Markę, to ja jestem Zenek, to jest oczywiście Might and Magic Duel of Champions. Od jakiegoś czasu w sklepie są dostępne już pakiety Serca Koszmarów za 25 tysięcy złota. Jest to pakiet zawierający 12 kart, czyli zwyczajny pakiet. Udało mi się w końcu zbierać 260 tysięcy, więc stać mnie na to, żeby kupić sobie 10 pakietów Serca Koszmarów właśnie i to zamierzam zrobić. Dobra. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak jest, zgadza się. Dobra, o dziwo ten sklep bardzo płynnie teraz chodzi. Pamiętam, że w poprzedniej wersji gry sklep był troszkę, kurczę, taki zlagowany, a teraz to naprawdę wszystko fajnie, płynnie chodzi. Okej, to zaczynamy. Mam jeszcze jeden pakiet bodajże za wykonanie. To jest chyba właśnie ten pakiet. To jest pakiet z kampanii, dlatego są te dzikie karty. To jest pakiet chyba z Powstania Pustki, tak. Teraz tam coś fajnego z tego Powstania Pustki. W sumie wszystko już mam. Naga jest spoko. Upiór też jest spoko. Starcie fal, no takie sobie, szczerze mówiąc wolę tsunami, ale to też jest nie najgorsze. Ale w sumie najlepsze dwie karty to naga i upiór pustki, który się często teraz nawet gra. Okej, okay. Jeszcze jakieś liczby, o i zaczynamy. Są pakiety z Serca Koszmarów, co ja takiego dostałem? Bohaterskie przeznaczenie, to chyba mam tą kartę, ale w wersji premium. To jest łód szczęścia jednorazowy, podnosi siłę, magię oraz przeznaczenie o jeden punkt. Wymaga trzech pionch, dwóch butelki manę i dwóch punktów przeznaczenia. To jest neutralny łód szczęścia. Dobra, czy coś jeszcze dostałem? Dostałem szkodnika z PAO. To jest, kurczę, blada jakiś koksior totalny dla, tak jak widać po statystykach, dla twierdzy. Nie wiem, czy jest sens jeszcze go grać gdzieś z takimi statami. Znaczy, no, staty ma zajebiste, ale jest dość drogi. No i szczerze mówiąc, w late game'ie, gdzie myślę, że króluje tak naprawdę kontrola z magią ciemności. Może ktoś tam próbować to wrzucić, ale szczerze mówiąc wolę te stwory na szale już grać trochę tańsze i trochę słabsze, niż wrzucać takiego kurna koksa i ten bać się, że ktoś mi go zabije jednym pożeraczem albo przejmie jakimś kurczę zaklęciem, także niespecjalnie chcę się grać. O, ta ziomalka jest o wiele lepsza, łowczyni nawałnicy, tak naprawdę. Ten jej szał plus ta umiejętność z powiększania, czy też z levelowania bohatera i ona wtedy dostaje też liczniki szału, to jest naprawdę świetna. Ten szał oczywiście działa z tym, z bardem, więc jeżeli mam barda na polu bitwy, to jej się ten szał oczywiście leveluje, także wszystko jest w pożądalu. Tylko jej szał nie działa w przypadku, gdy ginie bodajże nasze stworzenie. Dlatego jest szał 0, więc jak zginie na jakiś stworek, to ona z tego nie dostanie szału. Ale mówię, dostaje za levelowanie bohatera i dostaje szał za barda, więc mamy jakieś dwie opcje, żeby zawsze nabić jej trochę tego szału. Co jeszcze? Ten ziomuś jest całkiem niezły, ale chyba tylko w deku serii go widziałem. Chociaż pewnie go można w każdym deku grać, jeżeli gramy cmentarze, to pewnie do każdego deku go można rzucić, ale widziałem świetny dek na serii i pewnie sobie nie ma, czy w sumie już go złożyłem. Pytanie, czy wcześniej nagram ten odcinek z serią i go opublikuję, czy wcześniej opublikuję ten, kurczę, ten unboxing. Także będzie albo unboxing pierwszy, albo ten odcinek z serią pierwszy. Tak czy siak ta seria jest całkiem kozacka. I ona właśnie ma tych ziomków, którzy mają tą fajną umiejętność. I nakreś stworzenie jest wystawione z cmentarza, dobierz karty. No oczywiście to się świetnie kombi z cmentarzyskami. Jeżeli mamy dwa cmentarzyska, to na to tak, że z cmentarzyska wracają nam karty na pole bitwy, to jeszcze dzięki temu ziomkowi dobieramy kartę z biblioteki do ręki, więc no to jest masakryczne kombo. Moim zdaniem dające, no, sporą przewagę. Co jest też? Tajemny strzelec. Dwa surowce, dwie piąchy. To jest taki, kurczę, klasyczny strzelec, taki jak sukup czy coś innego. Dwa ataku, 0 odwetu i 4 punkty zdrowia, czy też HP i kosztuje dwa surowce. No i wymaga dwie pionki, jedną butelkę manę, czyli klasyczny taki zwyczajny strzelec za dwa surowce. Wybuch magmy, to jest fajne zaklęcie. Kosztuje 3 surowce, wymaga dwie butelki many. Takie w sumie słabsze zastępstwo dla Fireballa, który kosztował 4 surowce. 4 surowce, wymagał 4 butelki many, ale i zadawał 4 damage'u, więc w sumie był droższy o jeden surowiec, no trochę lepszy był na pewno niż ten wybuch magmy.
No ale co zrobić? No to jest fajny spell na granie w tym, w standardzie, bo niestety w standardzie Fireballi nie uświadczymy. Co jeszcze? To jest spoko też szczelina, czasami to. Znaczy gram to w dekach Necro. Na pewno gram to w deku Arianny, bo ona ma magię kurcze ziemi, więc można to spokojnie wrzucić. Nie wiem, można to pewnie jeszcze wrzucić do Nergala. Jak ktoś nie ma Arianny, może próbować coś takiego grać u Nergala. Czasami się przydaje, jeżeli przeciwnik zagra jakieś cmentarzyska albo jakieś inne budynki. Całkiem spoko zaklęcie. Oczywiście niszczy też nasze budynki, więc no, trzeba się zastanowić, czy najpierw grać budynki i później to, czy najpierw grać to, a później budynki. To już wybór należy do was. Co to jeszcze dostałem? Dostałem Rekin Obrońca, to jest neutralna karta. Atak prewencyjny, ciekawe, chociaż ten Nautilius, kurczę, Nautilius... A nie, to nie jest neutralny, to jest ten... To jest karta świątyni, chociaż ten Nautilius moim zdaniem jest mega, o wiele lepszy. Tak naprawdę Nautilius niż ten atak prewencyjny tego ziomka. Zwierzolud, to jest kurna zwierzolud. Dobra, next, kurczę, pakiet, coś nowego wpadło. Ja to też mam, tylko że mam to chyba też w wersji premium. No, przydałby się nowy bohater. To jest spoko. Na Deleb można fajny deck z tym złożyć na pewno. Kolejny Rekin Obrońca dla świątyni. Jak działa ten zabójczy grad? To jest zaklęcie, trwa do następnej tury. Ile ktoś stworzenie atakuje lub przemieszcza, lub się przemieszcza, otrzymuje jeden punkt obrażeń. Wiem. Nawet spoko chyba. Za dwa surowce magia wody. Okej, okay, co tu jeszcze jest? Co to jest? Masowy wewnętrzny szał. Szał, boże, płomień. Się to kojarzy z tym strzałem. Masowy wewnętrzny płomień. Wszystkie stworzenia zyskują plus jeden do ataku i plus jeden do odwetu. Cool. Spoko, za trzy surowce. Masowy wewnętrzny płomień. Nice. A płomień jest ten wewnętrzny płomień. To jest chyba bodajże też z podstawki. I on się nazywa wewnętrzny płomień, a to jest masowy wewnętrzny płomień. Pełen wypas. Okej, coś jeszcze? Karmazynowe ogniwo? Karmazynowe ogniwo, lol. Dopóki na polu walki znajduje się sojuszniczy czarodziej, sojuszniczy zwierzoludzie nie mogą być celem. No niezłe nawet. Coś jeszcze? Co to jest, kurczę? Mistrzostwo wiedzy tajemnej. Zaklęcie. Magie pierwotnej. Magiczne obrażenia z sojuszniczych źródeł nie mogą zostać anulowane ani zredukowane. LOL? Magiczne obrażenia z sojuszniczych źródeł nie mogą zostać anulowane ani zredukowane. Nikt mi nie o co w tym chodzi. Do końca. Dobra. Następny pakiet. No, czy to będzie bohater? Uwaga. What the hell is this? Bastion jakiś dostałem. No dobra, zaraz to oblukam. Na razie rzućmy okiem co. O, dostałem, kurczę, wiernego Ogara. To jest chyba trzeci piesek, więc spróbuję to wrzucić do Kraga i zagrać Kragiem. Coś fajnego może się uda zagrać na Kragu. Ważki plus te pieski może być fajne, kurczę, nawet combo. No to nie jest oczywiście ten asasyn, co zrobić, ale no jeżeli dostaniemy parę takich ogarów plus parę ważek na początek, no przecież te jednostki no, na pewno szału nie robią, no ale jakąś przewagę na początku mogą nam dać. Co dostałem jeszcze? Kolejne cmentarzysko, oczywiście chyba najlepszy budynek z dodatku Heart of the Nightmares, czyli z serca koszmarów, budynek dla nekropolii. Co jeszcze? Kusznik Sokoła, to jest nawet, kurczę, fajna karta. Całkiem niezły statek, za 3 surowce, 2, 1, 5 i jeśli Kusznik Sokoła jest w budynku, zyskuje plus 2 odwetu oraz atak prewencyjny, więc 3 damage'u będzie zadawał takim atakiem prewencyjnym. Całkiem spoko. Oddech Gnijącego Smoka. No ja mam tą kartę Gnijącego Smoka, jedną kurczę jak na razie, to jest epic. Całkiem ma niezłe staty, ale pytanie, czy takich koksów opłaca się w ogóle grać? No cholera wie. Jeszcze go w sumie nie w żadnym deku nie widziałem. Nakłada po 2 liczniki trucizny na wszystkie stworzenia w wybranym rzędzie. Szczerze mówiąc, to nakładanie tych liczników, no chyba że ktoś gra, nie wiem, jakiegoś kurczę toksycznego Nergala, czy jakiś inny tam toksyczny deck, powiedzmy, i chce grać tych ściewców zarazy. Podrawię, ale te oddechy za 3, szczerze mówiąc, wolę zagrać Ruin Sektów i on są niebo lepszy, tak naprawdę. Chyba że chcemy taki bardziej dokładny, to jest taki bardziej precyzyjne zaklęcie, powiedzmy. Ale to i tak musimy czekać do następnej tury, aż te jednostki zginą, a jak mają więcej że punktów życia niż 2, to i tak nie zginą, więc to nie, szczerze mówiąc, naprawdę wolałbym grać Ruin Sektów. Coś jeszcze z fajnego? Kolejny ten ziomuś, strażnik grobowca i kolejny wybuch magmy.
No i tu kurczę ten. Aha, jeszcze to musiałem ten. Coś trzeba zobaczyć, co to jest. Bastion Ur Tragla. Tragala. Tragala? Chyba tak też powinno czytać. Bastion Ur Tragala. Niezła nazwa. Dopóki w bastionie Ur Tragala jest stworzenie. To jest budynek, kurczę, myślałem, to łódź szczęścia, nie wiem jak to zobaczyłem. Dopóki w bastionie Ur Tragala jest stworzenie, inne stworzenia w tym samym rzędzie. Inne stworzenia w tym samym rzędzie nie mogą być uzdrawiane. A ich atak nie może przekroczyć wartości podstawowej. Ciekawe. No wiem, czy to takie dobre. No nie, no cmentarzyska na pewno nic nie przebije, więc... Dobra, co dalej? Nic nowego? What the hella? Nic nowego? Co ja tutaj dostałem? Co to jest? Bez litości dla słabych? Co to jest? To jest jakiś chyba cyklop, czy jakiś inny, kurczę, ork skażony. Nie, to jest ork, to nie cyklop. Niszczy wybrane stworzenie mające 0 punktów ataku. Wow, niesamowite. Niesamowite. Dobra, kolejny szkodnik. Paszczę szaleństwa. W paszczę szaleństwa, nie, w paszczę szaleństwa. W paszczę szaleństwa. Dobierz dwie karty i odrzuć jedną. No to grubo. Dojo Kabuki. Dojo Kabuki, budynek dla świątyni. Ilekroć stworzenie w Dojo Kabuki ginie, wtasuj je do biblioteki jego właściciela i dobierz kartę. No, całkiem spoko. Za 3 surowce, 2 punkty przeznaczenia. Całkiem spoko. Komnata do Agonii, kolejny budynek dla Inferno. 2 surowce, 2 piąchy, wymaga 2 punkty przeznaczenia. Jeśli w komnacie Agonii znajduje się demon, pod koniec tury przeciwnika zniszcz ją i zadaj wrogiemu bohaterowi 3 punkty obrażeń. Zniszcz ją, aha, czyli co to, niszczy się komnata, a stwór przeżyje? Nie, to nawet spoko jest. Jeśli w komnacie Agonii znajduje się demon, pod koniec tury przeciwnika zniszcz ją i zadaj wrogiemu bohaterowi 3 punkty obrażeń. Ale jak, pod koniec tury przeciwnika, aha, to jeszcze taki demon musi przeżyć. No dobra. Okej, okay, co to jest? Kronikarz. Karta dla... karta dla Akademii. Takie sobie staty, 1-1. Magiczny atak wręcz, człowiek czarodziej. Ilekroć kronikarz lub sojuszniczy zwierzoludz zginie, dobierasz kartę. No tak, no bo to jest zwierzę ludzie i kurcze i ci czarodzieje to w sumie jest jakieś combo. Na pewno z tym kurczę, z tą rakszasą kurczę wielgachną. Tą kosztującą chyba 6. 6. No nie jest taka wielka, ale kosztuje 6 surowców. Krwawy krąg. Krwawy krąg, ilekroć stworzenie w krwawym kręgu ginie, wszystkie sojusznicze oddziały zyskują po jednym liczniku szału. No to jest całkiem spoko. To jest naprawdę spoko. Możemy zagrać coś takiego. Krwawy krąg. Możemy mieć coś takiego jak ołtarz ofiarny, zabić to stworzenie, które znajduje się w tym kręgu, w tym krwawym kręgu. Zabijemy jeszcze na dodatek jakiegoś stwora przeciwnika i na dodatek jeszcze nasze stworzenia dostają po jednym liczniku szału, więc no to jest naprawdę dobre. Będę musiał to wypróbować, może zamiast namiotu kurczę wojennego grać ten krąg, krwawy krąg. 3 surowce kosztuje, 3 piąchy wymaga tylko. Ciekawe, może do Ukraga by, zaraz, to może... może Ukraga by się sprawdziło, to wymaga tylko 3 piąchy. Cholera wie, trzeba by to przetestować. No nałożenie licznika, kurczę, ten, jak się ma sporo, znaczy jednego szału na wszystkie jednostki, jak się ma sporo tych jednostek na polu bitwy, sorry, to może być niezłe. Co jeszcze tutaj jest? Kolejny budynek, tym razem neutralny, palisada. Stworzenie na palisadzie zyskuje plus jeden odwet za każdy przylegający do niej budynek. Takie sobie, to trzeba ile tych budynków nagrać? Ten jednostka zyska tylko jeden punkt odwetu, czy tam dwa, już ile tam było. Dobra, coś nowego dostałem. Sprzeczne rozkazy. To jest nawet spoko, widziałem już kurczę to w jakiejś przewijarce nawet. Chyba na Damiri ktoś to grał. Kolejny cyklop wojenny. No, przydałby mi się weteran z PAO. Pytanie, czy go dostanę. Mam tylko jednego. Aztek to ubi mi do Matawę mojego kurczę na szale. Co tutaj jeszcze jest? Koralowa wyrocznia. To jest takie sobie, ta umiejętność kurczę tej zmuszania przeciwnika do grania z odkrytymi kartami wcale tam jakiegoś, nie wiem, mega wrażenia na mnie robi. Chociaż ma całkiem niezłe staty, za 2 surowce 1.05 to jest magiczny strzelec, więc całkiem spoko. Tylko ma jakieś wymagania trochę
Nawet spore wymaga jednej piąchy, jednej butelki mana, jeden punkt przeznaczenia. To jest tam raczej bez problemu takie wymagania można spełnić. Co dalej? To jest spoko, nawet ten nadzorca maniaków. Jeśli kontrolujesz 3 lub więcej demonów, a nadzorca maniaków pojawi się na polu bitwy przeciwnika, zrzuca losową kartę. No spoko, nawet niezłe staty. 3, 2, 5 za 4. Lol. Niezłe staty. Spore wymagania, 3 piąchy i 2 punkty przeznaczenia. Co to jest? Klątwa błyskawicy. Ilekroć w sąsiedztwie zaklętego stworzenia na polu bitwy pojawia się jakiś oddział, otrzyma on 4 punkty obrażeń. A takie to sobie jest. Kosztuje 2 surowce. No jest tanie, ale wymaga 4 butli many, więc. Chociaż ja wiem, jakby rzucić takie 2 albo 3 na polu bitwy na przeciwnika, no to było ten. To by miał, kurczę, problem z wystawianiem jednostek na pewno. No kosztuje 2 surowce, tylko więc jakby. No mówię, jakby 2 albo 3 takie rzucić na pole bitwy, no to na pewno miałby problem. Okej. Okay. Kolejny pakiet. Nic nowego nie ma. Czy na jakiegoś bohatera. Co ja dostałem? Dostałem tutaj Korolowa Ohaya Jaku. Jak to działa? Kosztuje 3 surowce, 2 piąchy, wymaga 2 butelki many, staty 1, 2, 5. Magiczny strzelec wojownik, niewrażliwość na odwet, to w końcu. W końcu magiczny strzelec, znaczy strzelec wojownik w końcu z niewrażliwością na odwet, bo ci wszyscy wojownicy, strzelcy wojownicy, żaden z nich praktycznie nie miał niewrażliwości na odwet. Hipnoza, ilekroć przeciwnik wystawia stworzenie, musi w miarę możliwości umieścić je w rzędzie zajmowanym przez koralową Ohayaku. No nie wiem, czy to takie dobre. Pewnie, no, pewnie jakieś kombosy można tym fajne grać. Nawet niezłe staty za 3 surowce. No jeden punkt ataku to szału nie ma specjalnego. Ale jak mamy jakiegoś kurczę koksiura powiedzmy w pierwszej linii albo w drugim szeregu za nią, no to jakiś kurczę jakąś kartę z dobrą dużą ilością punktów ataku, to może być całkiem ciekawie. Dostałem kolejnego ogara, więc to w sumie już czwarty ogar, to może coś jakiegoś karaga spróbuję złożyć w końcu z nowych kart. Coś jeszcze ciekawego, kolejny tajemny strzelec, kolejna palisada, kolejny szkodnik. Skarbiec, to jest budynek dla przystani. Obecne w skarbcu sojusznicze stworzenie generuje obecne w skarbcu sojusznicze stworzenia generujące przychód zyskują plus 1 do jego wartości. Jupi! O, jupi. Settlersi się odezwali. Prawie kurczę zawału dostałem. Coś jeszcze? A, to o tym coś warto powiedzieć. Spełczniała rodzicielka. 3 surowce, 1 piącha, 2 punkty many, staty to 1-1-6, niewrażliwość na odwet, kanałowanie magii, sojusznicze rodzicielki zyskują odporność na magię. Spoko. Honki donki, to next, zakazane słowo, coś się odblokowało. Pytanie co dostałem? O, dostałem tego kosmicznego dżina w końcu, władca chmur. Nice, w końcu jakiś epik wpadł. Myślałem, że dostanę jakiegoś kurczę blade Hirosa, ale dostałem przynajmniej jakiegoś epickiego dżina, który jest w sumie bardzo podobny do morskiego olbrzyma w tym, w HS-ie. Swoją drogą. Tylko, że tamten jest tańszy, kosztuje o tyle mniej, o ile jest, ilu mamy stronników na polu bitwy, a ten z kolei koszt wiernego dżina władcy chmur, koszt wystawienia, Boże, wiernego, czemu jeszcze tam? Koszt wystawienia dżina władcy chmur jest zmniejszony o x surowców, gdzie x to twój poziom magii. Yo, czyli całkiem spoko. No, całkiem spoko. Podstawowy koszt wystawienia tej karty to jest 10, ale no im więcej punktów many mamy, tym no wszystkie jednostki z tym, z kanałowaniem magii tutaj na pewno mogą nam pomóc w zagraniu tego kolesia. No on jest całkiem kurczę blade. Spoko staty ma. 4-4-8, magiczny atak z powietrza, magia pierwotna. A no tak, to chyba trzeba mieć jeszcze ten. Z kim go grać? Trzeba by zobaczyć. Na pewno z Gazal można by go grać. I z kimś tam jeszcze pewnie. Chyba z tą, z Mirandą też można by go grać. Miranda też ma magię pierwotną. Kapitan Pretorianów, to jest całkiem spoko. Strażnik bojowy, to wszystkie, to ten gościu niweluje o jeden wszystkie ataki strzelców, lataczy i walczących wręcz, więc jest całkiem spoko, ma umiejętność, ale kosztuje dość drogi. 4 surowce kosztuje, staty ma. No atak jak zwykle bieda, jeżeli chodzi o przystań. No. 1 punkt ataku, 2 odwetu i 6 punktów zdrowia. Za 4 surowce, wiem czy to jest takie dobre. Cholera wie, mogę się mylić. Co to jeszcze jest? Siostra uzdrowicielka. Staty 1-1-5, 2 surowce, 2 piąchy, 1 butelka many.
Taki zwyczajny strzelec, chociaż ma sporo punktów, kurczę, ten, zdrowia. Sporo punktów HP. Niewrażliwość na odwet, sojusznicze ludzkie stworzenia w budynku zyskują odtworzenie, więc mogą się samoleczyć. Całkiem spoko. Oczywiście odtworzenie działa w ten sposób, że ta jednostka nie może atakować. Musi po prostu przez całą turę tkwić w miejscu i nie może nic zrobić. Co tu jeszcze jest? Kolejny wybuch magmy. Wybuch magmy jest całkiem spoko. No i w końcu pierwszy epik, powiedzmy, Jhin, Władca Chmur. Całkiem niezły koksior, naprawdę niezła jednostka. Dobra, tu niestety nie ma nic nowego. Zaraz, co to jest? Pakiet z base set. What the hell is this? Co to za pakiet? Jakiś Emilio mi się trafił? To jest chyba pakiet Emilio. Boże, to jest wszystko. Pakiet Emilio, których nie ma w sklepie, ale jak widać, jeszcze można go dostać z achievementów. Więc proszę bardzo, oto pakiet Emilio w całej okazałości. Dostałem czyhającego w mroku i kryształ mocy. Dobra, kolejny pakiet. Tym razem to jest znowu serce koszmarów. Dostałem kolejnego pika, miodziu. Strażnik Cesarstwa Lotosu. Mam jednego, teraz drugi. Całkiem spoko. Myślę, że może nawet to jest naga, więc wypróbuję go w tym kurczę rush, w tym deku tego kurczę generała. Boże, jak on się nazywał? Stratega, czy wielki, nie, generał, to był chyba wielki strateg, czy coś w tym stylu. No tak czy siak, ten rush nag jest po prostu mega, mega OP. Spróbuję wrzucić sobie co najmniej z dwóch tych. No mam ich dwóch, to spróbuję dwóch wrzucić, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Te umiejętności tej karty są po prostu tak przegięte, że masakra. Tak mi się wydaje. Atak prewencyjny, o Boże, to jest atak wręcz. Szkoda, no tak, no latacz to raczej nie może być, bo świątynia nie ma jednostek latających. 6 surowców, 6 pionków wymaga i to wszystko, więc no staty, jak widać, no kosmiczne. Dobra, co jeszcze? Kolejny, kurczę, szkodnik. Co to jest? Wsparcie Cesarstwa Lotosu. Jakieś łut szczęścia dla świątyni. 3 surowce, 3 punkty przeznaczenia. Wyszukaj w swojej bibliotece kartę świątyni. Weź ją do ręki, przetasuj bibliotekę. To całkiem spoko. Za 3 surowce wyszukiwarka dowolnej karty świątyni, oczywiście, tylko świątyni, nie neutralnych. Treser Wilków. No, całkiem nawet spoko jednostka, tak na początek, tak mi się wydaje. Jak dla przystani. Jeden punkt ataku, no normalka, 0 odwetu i 3 punkty zdrowia. No i ta śmieszna umiejętność, coś lepszego niż odwet, bo zadaje jeden punkt obrażeń każdej jednostce, która go zaatakowała, więc nawet z jednostką z niewrażliwością, no odwet, tak to chyba działa. Jeszcze, znaczy mam tych gości w deku, chyba wrzuciłem do jakiegoś deku, ale w sumie jeszcze nie miałem okazji nawet sprawdzić dokładnie, jak działa ta ich umiejętność, więc to w sumie tylko takie przypuszczenie, że tak to powinno działać. Dobra, nic nowego nie dostałem. O, za to dostałem, no właśnie, o tym mówiłem, wielki strateg, Kenage, czyli kolejny bohater, pełen wypas. Szkoda, że nie nowy, no ale zawsze bohater. W sumie całkiem niezły zestaw mi się trafił. 10, kurczę, pakietów, 2 epiki i bohater. Całkiem spoko, ze zwyczajnych pakietów. Nice, nice. Dobra, nowonarodzony wampir, to jest fajna, kurczę, kreaturka. Jeden surowiec, 2 punkty siły wymaga, jeden punkt ataku, 0 odwetu, 3 punkty życia. Drenaż życia i niewrażliwość na odwet. Jak na kartę, która kosztuje jeden surowiec, to ma mega umiejętności. Przecież nie jest chyba czegoś specjalnie często grana, ale no, umiejętności ma świetne. Jak za jeden surowiec. Co dalej? Kolejny cyklop wojenny. To jest takie sobie, szczerze mówiąc, za 4 to wolę grać tych, kurczę, blade weteranów PAO. Niestety mam tylko jednego. No to nie jest taki sobie ten cyklop wojownik. To jest wojownik i ty weteran PAO to też jest wojownik. I to kosztuje 4 surowce. Nie wiem, ile pionów wymaga, chyba 4 pionchy wymaga. Ale ma staty 2-2-6, więc o wiele lepsze staty i ma tam swoją umiejętność. Teraz nie pamiętam dokładnie, jak działała, ale jest całkiem niezła. O, to jest świetne nawet. Odciążenie. Odcięcie, Jezu, odciążenie, odcięcie zapasów. Jeden surowiec, 3 punkty przeznaczenia. Ilekroć twoje stworzenia atakują przeciwnika, musi zapłacić jeden surowiec. Ilekroć wrogie, Jezus, ilekroć wrogie stworzenie atakuje przeciwnika, musi zapłacić jeden surowiec. Jeśli nie może, wrogi bohater otrzyma jeden punkt obrażeń. No, jest całkiem niezłe. No i jest ten kurna koksiur, ten bohater świątyni, który jest moim zdaniem chyba lepszy w tym momencie niż Shuma. Świetne te rush deki można składać na tym gościu z tymi nagami właśnie,
które dzięki jego specjalnej umiejętności wszystkie kosztują 3 surowce, więc niektóre będą droższe, niektóre będą tańsze. Ale naprawdę, naprawdę niezły bohater. Okej, coś nowego tutaj dostałem, no to raczej średnio. Kolejny, kurczę, bastion dostałem. Przed chwilą dostałem pierwszą. Jest, kurczę, mój ulubieniec, Vampir Connoisseur. Coś jeszcze fajnego? Karmazynowy uczeń. Trzy surowce, karta dla akademii, trzy piąchy, jeden punkt przeznaczenia, staty 2-1-5, czarodziej, niewrażliwość na odwet, magiczny strzelec. Zwierzę ludzie znajdujące się w pobliżu kosz karma, Boże, karmazynowego ucznia zyskują plus jeden do ataku. Sojusznicze zwierzoludzie zyskują premię szarża. Are you serious? To jest jakieś przegięte masakrycznie. Właśnie, ja muszę zmontować jakiś deck na tych czarodziejach i na tych zwierzoludach. Może być nawet niezłe. Z takimi bonusami dla tych zwierzoludów ci czarodzieje zapodają jeszcze. Zwierzoludy też mają na sobie jakieś umiejętności, które korzystają z obecności czarodziei na polu bitwy, więc to może być grube po prostu. No. I co jeszcze? Jakiś kultysta krwi. Jest taki sobie raczej. Z tym swoim, kurczę, dającym wszystkim wampirom drenaż, gdzie X jest równe liczbie sojuszniczych wampirów obecnych na polu bitwy. Więc im więcej wampirów, tym więcej drenaży takie wampiry mają. To może być nawet niezłe, jak się ma sporo wampirów. Pytanie, czy wystarczy jakiś jeden zakazany płomień, jeżeli gramy w open i po prostu nie ma tych wampirów. Więc to raczej takie. Dobre jest chyba tylko na papierze, powiedzmy, w teorii, a w praktyce chyba to raczej nie będzie jakoś specjalnie grane. Okej, dostałem miesiąc z pajęczej królowej, czyli coś, co zabrania leczyć stworzeń i bohatera. Premium na dodatek dostałem to. Widać na to, że już mam jedną taką kartę premium, więc to jest druga. Coś jeszcze? Kolejny jakiś rekin obrońca, czyli bloker dla świątyni z atakiem prewencyjnym, ale szczerze mówiąc Nautilius moim zdaniem jest o niebo lepszy. Tylko, że trochę droższy. Ale ma inną umiejętność, dlatego no, jest lepszy, ma ciekawszą umiejętność. Dobra, to chyba wszystko. To chyba wszystko. No i w sumie mam sporo kart. Mam już teraz 5223 karty, więc całkiem sporo. Dobra. No już nie będę przeglądał tych kart, w sumie no, testowałem jednego bohatera, tak jak widać, mam 6, kurczę, blade ogarów, więc spróbuję zmontować jakiś deck może na Kragu, coś fajnego. Z 8 jednostkami za jeden to może być ciekawy rush z tego wyjść. No szkoda tylko, że ten asasyn został znerfiony. No ale co zrobić? Musiał Krag zostać znerfiony, bo był po prostu zbyt dobry. Coś takiego. Dostałem pieśniarka kolejna? Tak, dostałem z tego Emilio chyba wypadła. Boże, tych ziomalek mam już 7, to naprawdę sporo. Dostałem tego Gina, w sumie z tego się najbardziej cieszę. To jest chyba najlepszy epic, który mi wpadł. No jeszcze ten ziomek lotosu, ten dla świątyni jest całkiem niezłym koksiurkiem. Gdzie oni są? O, ten kosztuje 10, to będzie na samym końcu pewnie. Szkodnik jest, kurczę, ziom, najdroższa jednostka, kurczę, w mojej kolekcji. A tutaj na marginesie gnijący smok. 10 surowców kosztuje, ale to jest podstawka, podstawowy koszt, który można zmniejszyć za pomocą levelowania magii. Punktów magii swojego bohatera. O, mam 4 Banshee i mogę się pochwalić. Kupiłem sobie dwie w ołtarzu. Także mam 4 Banshee full wypas. No i dwóch strażników Cesarstwa Lotosu. Myślę, że dwa epiki za 6 spokojnie stykną w talii. No chyba, że chcemy je szybciej dobrać. Ich dobrać to 4 też by było całkiem niezłym rozwiązaniem. Dobra, kończę. Dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, hej!